Siemanko, ja jestem Carlos. Nastąpiła usterka w moim rumecie, kierunkowskazu. Miałem tego nie nagrywać, ale teraz nagram po prostu, jak już usterka została usunięta. Usterka wyglądała tak, że kierunkowskaz przestał działać, a powodem było odlutowanie się tego kabelka od masy, po prostu. Mogę wam pokazać od razu, jak bym wam się coś takiego zdarzyło. Może komuś się to przyda, jak taki kierunkowskaz rozłożyć. Wybaczcie, że jestem troszeczkę ubrudzony, ale usmarowałem się, a robię to bez rękawiczek. I tutaj mamy klosz, który fajnie standardowo sobie tutaj wchodzi na zatrzask. Tutaj mamy kabelek, który trzeba troszeczkę wyciągnąć. Kierunkowskaz na początku troszeczkę ciężko wychodzi. Trzeba użyć do tego siły. Ale jak już po pierwszym zdemontowaniu, już to lepiej wygląda. I tutaj pod kierunkowskazem, bo on jest zamontowany w ten sposób, jest jeszcze śrubka. Trzeba ją wykręcić. Bo jeżeli jej nie wykręcimy, no to po prostu klosz nam nie wyjdzie, normalny. I dobra, i mamy kloszyk złożony. On się tu trochę rusza, ale pewnie będzie szczelny. Dobra, czas go zamontować. Dobra, kierunkowskaz. Sprawdzimy teraz. Znaczy, musimy sprawdzić i zamontować ten kierunkowskaz z powrotem. Trzeba pamiętać, żeby przełożyć tą podkładkę na początku, bo jak już ją wepniemy, to będzie lipa. I tak samo ma się to z... tymi śruberami. I to było chyba tak, że pierwszy idzie podkładka, potem idzie wstrząsuwa, a potem idzie sama nakrętka. Patrzę po drugiej stronie. Tak to szło. Dobra, nie chcę zrobić kichy. Ok, jak już to mamy, przekładamy z powrotem. Od razu można sprawdzić. Sprawdzimy, czy zrzutowane to jest dobrze. Przekładamy elegancko. Ciach. Teraz masa do masy. Tak mi się wydaje, że to jest masa. Tu mamy plusik. Zabezpieczenie tego to, oto tej wiązeczki. Tak jak mówię, to zabezpieczenie nie jest najlepsze, no ale cóż. Teraz zobaczymy, czy miga. Elegancko miga, czyli jest dobrze. No i teraz wystarczy to wszystko po prostu wystarczy to skręcić. O, tutaj myk zakręcamy. Pamiętamy o tym, żeby nie zostawić jakiegoś klucza pod siedzeniem. Ciach, siedzonko. Ciach, elegancko. Dwie śruberki dokręcamy. I po temacie też, kurde, spaliła mi się znowu z tyłu żarówka. Prawdopodobnie to wynika z czego? Ano z tego, że są drgania, kurcze. To jest tak zwany klucz dziesiątka.
To trzeba ręką troszeczkę wkręcić, a dopiero później dokręcić już samą grzechotą. Druga strona. Taka to awaria. Po prostu ten kabelek, nie wiem, czy ja go nie ciągnąłem ani nic. Musiał być po prostu słabo zlutowany. I widziałem, że kabel już był zasiędziały, czyli dosyć dawno to musiało już tam. Generalnie było tak, że ten kierokowskaz raz działał, raz nie działał. I po prostu jego klepnąłem, to jak w starym telewizorze. Jak go klepnąłem, to działał, a jak go nie klepałem, to różnie. No i gitarka. Motorek złożony. Krótki filmik dla was. Niedługo będzie więcej filmików, mam nadzieję. Jakiś vlog się nagra. Tymczasem dzięki za uwagę i do usłyszenia. Hej!